Cześć wszystkim, trzeci odcinek Anvil Basketball Challenge. Tematem przewodnim będą dzisiaj zwody. Razem z nami będą ćwiczyli amerykański skrzydłowy Garland Green oraz zawodnik rzucający obrońca Adam Piątek. Temat, którym się dzisiaj zajmiemy, to nauka oraz doskonalenie zwodów. Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie jest to łatwy temat nawet dla początkujących i warto szukać inspiracji w innych dyscyplinach sportu, które bazują na elementach zwodu, czyli na przykład rugby czy piłka nożna. W dzisiejszym odcinku nasi koszykarze zapoznają się zarówno z zabawami, jak i z zwodami, które wykonuje się na boisku koszykarskim. Pierwszym elementem będzie zabawa, mijanka przygotowująca do nauki zwodów, następnie przeskoki z kozłowaniem, w trzecim etapie przejdziemy do elementu, który nazywamy hesitation move, do którego będziemy dokładać poszczególne etapy. W czwartym etapie zwody z piłką na pachołkach, w piątym połączenie tego, zawodnicy będą wykonywali te ćwiczenia twarzą w twarz. Szósty element, dołożymy sobie elementy reakcji, które ćwiczyliśmy na pierwszym odcinku i na sam koniec forma zabawowa, wirtualne 1 na 1. Zobaczycie, na czym polega. Pamiętajcie również, że przed każdym treningiem należy dokładnie się rozciągnąć i przygotować, rozgrzać swoje ciało do tego, abyśmy mogli żyć. Pierwsza zabawa, pierwsze ćwiczenie, mijanka. Zawodnicy pokażą na małej przestrzeni. To jest ćwiczenie przygotowujące do nauki zwodów. Wygląda w bardzo prosty sposób. Zawodnicy twarzą w twarz będą ćwiczyli do siebie, będą wykonywali zwód w prawo, tak jak potrafią, a następnie będą mijali się w lewą stronę. Hop, fake and go. Same, right and left, hop, right and left. Go now, faster guys, faster, like, yes. I teraz, zawodnicy ćwiczą, robią zwód w prawo, let's go, keep going, I will talk. Zawodnicy ćwiczą, wykonują zwód w prawo, następnie mijają się w lewo. Na razie przygotowujemy się, na bardzo ważne jest bezpieczeństwo w tych ćwiczeniach, żeby zawodnicy się nam nie zderzyli. Oczywiście u dzieci możemy wykonywać to w pełnym gazie na całej długości boiska. Ok guys, switch side, go to the fake to the left and go it cross to the right. Let's go. Fake to left and right, nice. And try to do this faster. Teraz zawodnicy pokażą w lepszym tempie, go. Tak jest. I przygotowujemy się do... nice. Już dziś wszystkie ćwiczenia mogą zobaczyć ci, którzy zgłosili się do projektu Anvil Basketball Challenge. Dla wszystkich pozostałych otwarta publikacja w poniedziałek, natomiast my cały czas zapraszamy, zachęcamy do zgłaszania się kolejnych szkół. Otwarci jesteśmy również poza powiat włocławski, także czekamy na was. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.